Siemano, poszedłem na wyprawę, na sklepy, na shopping poszedłem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ponieważ dostałem ciosa w szyję. Krwawiłem dosyć mocno, HP mi spadło po ponad połowę. Teraz się zabarykadowałem w jakimś pokoiku. Niby wszystko jest. Niby mam wodę, dostęp do wody, bo dużo jej tu jest. Dużo jest jedzenia. Pode mną są sklepy, ale są też zombiaki. I trochę się zastanawiam, czy dobrze robię, bo no bo jest trochę przypałowo i łatwo zginąć. O, akurat o, smutek. Znajdź sposób na poprawę humoru. Co ja mogę zrobić? Może alkohol jakiś jest? Zawsze poprawia. Nie ma nic. Czasopismo. Zmniejszenie stresu, no, nudy, ale to nie poprawi mi humoru. Nic, przeczytajmy. Dalej jestem smutny. Myślę, że trzeba stąd po prostu w miarę możliwości zawinąć. Sprawdzę, co tu się jeszcze dzieje. I tak właśnie wbijam do każdego pomieszczenia, podnoszę krzesło i zostawiam drzwi. Bo się boję. Boję się, że tu wejdą i że mnie dojadą. Jak ja mogę sobie humor poprawić? Radyjko może sobie włączę? Co, znalazłem coś? Nie wygląda na to, żeby mi się humor poprawił, bo poprawiał w żaden sposób. O, przygnębienie minus 10%. Zjedzmy sobie lody. Niestety, ale dalej nie jesteśmy pocieszeni. Wchodzę do zamkniętych drzwi od razu. Maczeta w pogotowiu. O. Książka, minus 40 przygnębienie, minus 40 stresu, minus 50 nudy. Poczytajmy. Na spokojnie, na wszystko mamy czas. O, dobrze, udało się coś ogarnąć. A jeszcze jedną przeczytajmy. Dla pewności. O, i przestałem się tak strasznie bać. No, no to dobrze, czytanie książek. To jest rozwiązanie. Wyłączę to, żeby widzieć, czy czy bandaż mi się nie pobrudził, bo z biegiem czasu ortalionowa kurtka czarna mogłaby dobrze wyglądać. Bo z biegiem czasu bandaże się brudzą i trzeba je wymieniać na świeże.
Kurde, gorąco mi jest. Co ja mam takiego ciepłego? Kurz. Nie, to koszula jest. gdzie jest przestaj? O, przestań używać. Kurde. Coś muszę chyba zostawić. No i te lody zjedzmy. Maczeta, powiem wam, sprawdza się. Sprawdza się bardzo ładnie. Naprawiłem? No, najlepiej. Chrystek, jak tu ciemno jest. Nic nie widzę, jakby tu stał jakiś... Nie ma włącznika światła? No. Tyle co wiem, że tu jest dużo zapasów jedzenia, puszek. Takich typu o... Noże, takie rzeczy tu są, tego dużo jest. Aż ty! Wiedziałem, że tu będzie jakiś... Jeszcze jeden frajer. Chodź. Leżysz. Nie masz żartów. Czapka ci spadła z głowy. No. Dobra. Koszula elegancka. Może powinien ubrać koszulę elegancką zamiast tej wojskowej. Gdzie tu jest? Poziom ciepła. Ochrona przed zimnem, dobra. Widzę. To ja nie mam, to jest dosyć. Jesus Christ. Słychać kogoś, nie? Kurde, cnot. Chyba powinien pójść spać gdzieś. Pójdę spać gdzieś. Czemu jestem chory? Czemu coś mi jest? Mdłości. Fuck. Nie przemęczaj się. Fuck. Jakieś tabletki. Fuck. Tabletki przeciwbólowe. Zażyj. Czemu ja mam mdłości? Nie mogę się przemęczać. Nie zasnę. Nawet gdy sam Kylie zrobi mi...
Może na kanapie odpocznę. Tylko nie wiem, po co zaraz to krzesło odsunąłem. Nie no, rozbieram się. Ściągnę spodnie. Kurde. Czemu mi jest tak gorąco? Chyba przez ten stres. Wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji jest po prostu ewakuacja. Wszędzie, nie? Kościół jest. Patrzcie, ile ich tu jest. Się nie mogę przemęczać. For fuck's sake. Kurwa, znowu mi się gorąco robi. Ja cię kręcę. Court of Justice. Jest nieciekawie. Jest nieciekawie. Generalnie wyszedłem szukać auta sprawnego z paliwem. Nie wiem, czy tak się da w ogóle znaleźć. Ale miałem taką nadzieję, bo nigdy nie jeździłem, chciałem potestować. Co oni tu robią na polu? Za mną. Co tu jest? Płot jakiś wielki. Nie wiem, czy chcę tak przeskakiwać na ślepo.
Kawałek do domu jeszcze jest. No, chyba je skupiłem. Kurde, jaki las gęsty, no. Chcę się trochę poprzedzierać, żeby ich zgubić. Mam nadzieję, że się zaraz nie pokaleczę w nogi, bo przecież spodnie ściągnąłem. Był tam. Był tam, nie? Czemu jestem taki przerażony? Już nie chcę być przerażony. Gdzieś chyba jest ten domek, co ten wariat mieszkał. Tak. Tu nie byłem. Indyki coś gadają. A ja mam tą książkę? Mógłbym ją prze... Kurwa, nie może ich być mniej. Chciałem się zaszyć i przeczytać tę książkę. Hop. Pewnie już jestem zmęczony, już mi się chce jeść. O, ostatnio też wracaliśmy tędy do domu. Dobra, chyba się uratowałem, tylko martwi mnie ten oznak mdłości. Oznaka mdłości, oznak. Polska trudna język. Smutek mdłości. Głodny. Zaraz sobie coś ugotujemy. Już sobie gotujemy. Panie dupo smoka. Weź tą książkę sobie. A nie, bo ją przeczytałem przecież od razu. No, tak to jest, jak się z dzbanem. Łososia. Łososia sobie. Tak, łososia sobie. Mogę... Patelnia... Nie, tak. O. Stir fry z losowego. Stir fry. Dobra, zjedz to. Mam nadzieję, że się nie zżygam zaraz. Nie, to schowamy dalej do zamrażarki. Generalnie doszedłem do etapu, w którym nie ma już wody. Nie wiem, czy... bo chciałem to powiedzieć, nie wiem, czy to koniec końców powiedziałem. Nie ma wody. Mogę się napić z garnka z wodą, bo zacząłem zbierać sobie wodę w takie oto beczułki. Deszcz jak pada, tu się napełniają. Zasadziłem dodatkową marcheweczkę i rzodkieweczkę. Także to sobie tu rośnie, ale to może zamiast pokazywać, to może faktycznie jakoś zniwelujemy ten... ten smutek, ten stres. Nie wiem, co mam robić teraz. O! Już wiem, co trzeba zrobić.
Czekajcie, jak to było. O tak. I rapy dla Jezusa włączymy sobie. O tak, słuchawki zaraz tu gdzieś ogarniemy. Tu mam słuchaweczki. O! Posłuchajmy. Włącz. Yo, yo, we love the Lord and all of his word. Mhm, ta. Ta, rap. Mhm. Word, word. Nie, nawet nie będę próbował tego śpiewać. Ważne, że są rymy. Nuda spada, ale smutek nie bardzo. Naprawdę nie wiem, co mogę zrobić, żeby mi smutek spadł. In a recent issue of the New Yorker, you say, quote, I'm 60 years old and I've damn near died, and I'm worried about how many lives I can save. Zmniejszenie stresu. Mogę czytać i słuchać muzyki na raz? Nie. Ale jestem obsrany. Dalej jestem obsrany. No nic mi to nie daje. Dalej jestem smutny, przerażony. Nie mam żadnej książki, która to zniweluje. Jest nieciekawie. O! Dalej nic. Dalej nic. Niepokój. Przepraszam. Przynajmniej już nie taki stres. Muszę iść na ten, na zwiad po jakieś książki. No, rozbierałem się. O, akumulator właśnie, nie zapomniał go zostawić. Nie wiem, czy dam radę z niego coś popodpinać później. Takie miałem plany. Jezu, czemu jestem taki przerażony? Przemęczyć. Tu w tej chacie obok były jakieś książki, z tego co pamiętam.
Książka. Tak. Dawaj, panie. Odstresuj się trochę. W zaciszu tutaj. Uff. Dawaj tą książkę weźmy jeszcze. Książka. Chyba mogę ubrać spodnie, co? Dalej mi ciepło się robi. Przez to, że mam mdłości. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Bez kitu. Szczęściowo zacząłem rozbierać tą chatę. No nic, robaczki. Trzymajcie za mnie kciuki, ja to skończę tak jak jest. Nie chcę zamulać. Mam nadzieję, że się uda coś tutaj jeszcze zniwelować, ten stres. Książka. Czy stres już zniwelowałem, teraz mnie martwi ten mdłości. Oj. Chyba muszę odpocząć po prostu. Dobra. Trzymajcie kciuki. Peace and love. Dupa smoka.